Witam w kolejnym odcinku Super Game Show Meister. Dzisiaj ponownie milionerzy i dzisiaj domykamy sprawę pierwszego pytania, a właściwie stawek, które występowały na pierwszym pytaniu w milionerach. Tym razem w Ameryce, a właściwie w obu Amerykach, właściwie we wszystkich trzech, ponieważ mamy północną, centralną i południową. Tak więc tabela jest dość pokaźna, ze względu na to, że czasem w jednym kraju była więcej niż jedna stawka na jedynce. No ale generalnie, jak tak się dobrze przyjrzeć, to możemy zauważyć, że mamy takich dwóch liderów w tej strefie amerykańskiej. Stuwa, to jest, czyli stówka i 500. Stówka występowała w 5 krajach na jedynce. W Kanadzie, USA, Panamie, Peru i Wenezueli. Tak samo 500. Tyle, że to były USA, Meksyk, Honduras, Wenezuela i Brazylia. Tak jest, w USA przez ostatnich kilka lat w wersji konsorcjalnej było coś takiego jak $500 na pierwszym pytaniu. No i co mamy dalej? Drugie miejsce, również ex aequo, zajmują kwoty, które występują lub występowały w 3 krajach. Od najniższej 50, która występowała w Argentynie, w Ekwadorze i w Urugwaju na pierwszym pytaniu. Potem mamy 1000 w USA, Meksyku i w Urugwaju. No i znowu tu się pojawia USA. Dużo już wam odpowiadam. Who wants to be a super millionaire? Mówi wam to coś? Jeśli tak, to jesteśmy w domu. No i 100 tysięcy. 100 tysięcy, które na pierwszym pytaniu, dość pokaźna suma, największa w tym zestawieniu. Na pierwszym pytaniu była w takich krajach jak Kostaryka, Chile oraz Kolumbia. Co może świadczyć o tym, że w tych krajach za mocnej waluty to nie ma. No i jest cała masa krajów, cała masa stawek, które występowały tylko w pojedynczych krajach. Na pierwszym pytaniu na przykład 20 w Salwadorze, 25 w Ekwadorze, 80 w Wenezueli, 200 również w Wenezueli, 300 również w Wenezueli. Bo tak się składa, że był czas, że Wenezuela co sezon zmieniała drabinkę. Wersja wenezuelska. Potem mamy 2000 w Argentynie, 40 tysięcy znowu w Wenezuela, 50 tysięcy w Chile, no i 80 tysięcy znowu w Wenezuela. To są stawki, które występowały na pierwszym pytaniu w milionach tylko w pojedynczych krajach. Właśnie w strefie amerykańskiej, od Kanady po Argentynę. No i tak to wygląda, jeśli chodzi o stawki na pytanie numer 1 w różnych wersjach milionerów w różnych krajach świata. Chociaż tak myślę, żeby jeszcze w tym samym stylu zrobić to, co już zrobiłem wcześniej, czyli dwie strefy, Europę oraz Azję z Oceanią. Jeśli chcecie w takim stylu te dwie strefy poprzednie, to piszcie w komentarzach. Za dzisiaj wam dziękuję i do zobaczenia w kolejnym odcinku Super Game Show Meister.